biegać. Zobacz, że gra nabiera tempa. Mamy od dwóch ukraińskich graczy stradle, 50 euro i 100 euro. Tak, więc widzicie, że 5 osób tutaj przed flopem ponosi tą obowiązkową opłatę, przy czym ta obowiązkowa opłata jest dobrowolna jeszcze, bo gracze, którzy dali 50 i 100, mogą zawsze po prostu jako kolejna osoba za blindami przesunąć sobie tą decyzję, tak. Czyli będą oni podejmowali decyzję jako ostatni dzięki temu, tak zwany straddle. A często jak się już zainwestuje coś w omachę, to się niechętnie chce wyrzucać karty przed flopem. Tak, no jeżeli zapłacimy 100 euro przed flopem w ciemno, no to jeżeli ktoś przebije, bo w omachę też nie można przebić jakoś bardzo dużo, więc najczęściej to będzie na przykład około 400 euro, kilka osób sprawdzi, no to już też trochę inna sytuacja jest, bo mamy na przykład do dołożenia 300 euro, a w puli już znajduje się na przykład 1500, więc te szanse się zawsze budują i troszeczkę zawsze kusi już dołożyć. Bartek otworzył akcję z bardzo silnym układem, jakim jest as, dama, dama, walet 8. Oczywiście są wyższe pary w talii niż damy, natomiast to, jak ładnie są obudowane poprzez karty, które oprócz tych dam ma, czynią tą rękę naprawdę silną. Tak, ma też asa, więc mniejsza szansa, że przeciwnik ktoś ma asy. Jeżeli go nie przebija ktoś, to też często nie ma asów albo króli. A i tu jest stół, który obu zawodnikom się bardzo podoba. Tak mi się wydaje. Tak, ma nieskończoną ilość autów do streeta Borys, natomiast nie każdy z tych streetów da mu zwycięstwo. Na przykład as, na przykład król nie da mu zwycięstwa. Oprócz tego Bartek ma lepszy układ gotowy poprzez parę dam oraz nadsowy draw do kier, który uzupełnił się. Mnie w takich sytuacjach ciekawi, że to faktycznie miało być 50 do 50. Bo przez te karty może spasowane. Przespasowane, no nie ma innej opcji. Ale dalej to jest takie aż zbyt podobne te szanse. Tutaj zobaczymy, czy uda było się... Było 50 na 50 było wyświetlone na flopie? Tak. To niewiarygodne, bo tylko... No praktycznie... No musiały naprawdę bardzo korzystnie być te karty spasowane dla Borysa ułożone, bo tutaj Bartek miał kosmiczną przewagę wszystkiego, miał gotowy układ już lepszy. Nie było asów spasowanych. Wiele kart dawało im podobny układ, a dodatkowo miał Bartek szansę na jeszcze lepszego streeta i przede wszystkim kolor, tak? I utrzymanie gotowego swojej układu. Pary. Tak. Dam, tak.